Witam Was serdecznie. Dziś pokażę Wam, co ja dalej robię z tą nogą jagnięcą. Zaraz ją wezmę z lodówki i robimy kolejny etap. Przepraszam Was, dlatego że nagrywam samodzielnie, więc będę się posiłkował, ustawiając kamerę niżej, wyżej. Zobaczę, czy to bardziej potnę, czy uda mi się za pierwszym razem. Także sięgam do lodówki i zaraz wracam. Minęło kolejne 7 dni, to wygląda tak. Zaraz Wam tu pokażę. Jak widzicie, tutaj jest woda. Sporo jej jest. Wyciągniemy teraz tutaj. O, zobaczcie, jak ja kapię. Jest sporo wody. Zobaczcie. Jest tutaj sporo wody. Ja teraz tą kłódę jagnięce opłukam w ciepłej wodzie i powieszę na karniszu, żeby do jutra obeschła i jutro nagram dalszą część, co robię, co będę robił. Wezmę tylko tutaj sobie deskę, na której ją położę na chwilę po umyciu. Dobrze, idę do zlewu. Myjemy w ciepłej wodzie letniej takiej, pod bieżącą wodą. Ok, więc ona wygląda tak. O, widzicie? Tutaj dam sznurek i na tym sznurku będę ją wieszał. Jedną stronę. Troszkę krzywo. Hop. Tutaj zrobię tą pętelkę. O. I tak będę ją wieszał za ten sznurek. I ją teraz powieszę na karniszu, by obeschła do jutra. I jutro włożę ją do lodówki, tam z góry drugą deskę i będę obciążał najpierw kilogram, na drugi dzień kolejny kilogram, na kolejny dzień jeszcze jeden kilogram i na czwarty dzień jeszcze jeden kilogram. Na piąty dzień ją wyjmę i zaczniemy przygotowania do wędzenia. Wyjmę ją z lodówki, powiesi przez noc w temperaturze pokojowej, żeby się zagrzała i będę ją pierwszy raz wędził na zimno. Z 6 albo 7 razy. Tak to będzie wyglądało. Ok, kończę nagranie i wieszam ją na karniszu. Pokażę Wam, jak wygląda na karniszu. Biorę kamerę w rękę i wędrujemy. Wygląda tak. Będzie wisiało do jutra. Także żegnam Was. Widzimy się w następnym nagraniu. Już za 4-5 dni pokażę Wam, co robię dalej. Do usłyszenia. Może Wam rzucę jeszcze przebitki, jak to mam ułożone w lodówce i jak obciążam. Ja ogólnie biorę tak, że kładę jedną deskę na spód do jakiegoś naczynia, tak jak tam jej mieliśmy tą tackę, akurat to jest blacha do piekarnika, na to daję deskę i daję drugą deskę i przyciążam ciężarem najpierw kilogram, potem drugi kilogram, na następny dzień kolejny kilogram i na czwarty dzień kolejny kilogram. Daję to w miseczkę, bo chodzi o to, żeby jeszcze ta janicina puściła resztę wody, co ma w sobie. Tak to bierze i wygląda. Do usłyszenia.